nie w tym momencie możliwości rozwiązania tego konfliktu na poziomie dyplomacji, stwierdził Mullen. Przyznał, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi udało się przekonać Chiny do bardziej aktywnej roli w powstrzymywaniu działań nuklearnych Korei Północnej. Myślę, że prezydent Trump sprawił, że Chiny robią więcej niż w przeszłości, mówił. To, czy będą kontynuować taką postawę, pozostaje pytaniem otwartym, dodał. Prawdziwą miarą tego wszystkiego jest to, czy Chiny zamierzają podjąć w tej sprawie pokojową decyzję? Jeśli tego nie zrobią, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że może dojść do konfliktu, tłumaczył. Jednocześnie Mullen stwierdził, że Donald Trump zakłócił przy tym dawno temu ustalone wytyczne dotyczące roli Stanów Zjednoczonych na świecie, a wrogowie USA czerpią korzyści z tej niepewności w niezwykle niebezpiecznym klimacie. Admirał zaznaczył, że prezydencja Trumpa jest niezwykle destrukcyjna i nieprzewidywalna. Ci, którzy byli przez lata naszymi przyjaciółmi, zadają pytania o nasze zobowiązania wobec nich. A nasi wrogowie, zdają się czerpać korzyści z tej niepewności, ocenił. Mullen powiedział, że jest również zaniepokojony potencjalnym zagrożeniem nuklearnym ze strony Iranu, jeśli Trump zakończy porozumienie nuklearne z Iranem. Obawiam się bardzo, że Irańczycy zaoferują możliwość użycia broni jądrowej, powiedział.